trochę jakaś analogia do tej wspólnoty, jaką jest Kościół. Wspólnota to jest, to są ludzie bliscy sobie, wzajemnie się wspomagający, tworzący zespół. Jeśli ten zespół jest sprężny i rozumie siebie, tym skuteczniej może dojrzewać do doskonałości. I to dokonuje się ciągle poprzez docieranie do różnych warstw emigracji polskiej, bo tej emigracji różniącej się między sobą jest przecież wiele. Światło Jezusa Chrystusa, potęga duchowa Kościoła, który napełniony jest Duchem Świętym. Niech to będzie tą siłą, która przyciąga do prawdy, do tego, co jest wielkie, co jest szlachetne, a broni przed wszystkim, co jest skażeniem, co jest lekceważeniem, co jest wyzbywaniem się poczucia obowiązku. Niech to wszystko jako przymioty stanowiące o wartości człowieka przylegają do tego stowarzyszenia, jakim jest Wspólnota Polska, której życzymy błogosławieństwa Bożego na długie lata. Amen. Módlmy się za Kresowian, którzy licznie zasilili nasze szeregi i byli dla wielu z nas wzorem wierności i miłości do swoich stron ojczystych, utraconych, ale niezapomnianych, abyśmy potrafili czerpać wzór z ich patriotyzmu i tak jak oni z oddaniem służyć szczególnie tym rodakom na wschodzie, którzy nie mogą jak my cieszyć się odzyskaną wolnością. Ciebie prosimy.